Cześć, witajcie. Dziś spotykamy się z sympatycznym średniaczkiem Moto G84, oczywiście, jak widzicie, od Motorola. I oczywiście zaczynam od spoilera troszeczkę. Motorola ciągle potrafi w średniaki i to bardzo dobrze. Jaka jest nasza Moto G84? Na początek dwa słowa o zestawie, bo warto o tym wspomnieć. Wbrew panującej głupawej modzie, Motorola nadal dodaje do kompletu odpowiednią ładowarkę, przewód i pokrowiec silikonowy na smartfon, co jest moim zdaniem bardzo fajnym posunięciem. W przypadku Motorola jest wszystko na miejscu i na miejscu jest też sympatyczna, ładnie zaprojektowana obudowa. Od razu warto powiedzieć, że obudowa jest wykonana z tworzywa, ale dla mnie to wcale nie jest wada, bo po pierwsze taka obudowa jest lekka, po drugie ona się nie rozwali przy pierwszym upadku, tył nie popęka. Jedyne co ryzykujecie, no to tradycyjnie wyświetlacz, a do tego to wszystko bardzo fajnie wygląda. Przypadła mi w udziale wersja wykończona czymś w rodzaju sztucznej skóry. Ona jest bardzo przyjemna w dotyku. Ma taki lekko niebieskawy, sympatyczny kolorek. Telefon naprawdę może się podobać. Wnętrze telefonu jest chronione przed zalaniem zgodnie z certyfikatem IP54, czyli jest to taka wodoodporność awaryjna na wszelki wypadek, ale oczywiście to też jest kolejna pozytywna cecha tego urządzenia. Pozytywnie jest też na dole, bo widzimy tutaj mini jacka. Rzadko spotykany już obecnie element, ale na szczęście w naszej Moto G nadal jest. Podobnie zresztą jak gniazdko na kartę microSD. To już kolejny wymierający element smartfonów, tutaj nadal obecny. Telefon jest przy tym dosyć smukły. Fajnie leży w dłoni. Jedyne, na co niektórzy użytkownicy mogą narzekać, ja akurat nie narzekam, ale pewnie znajdą się tacy, którym może to przeszkadzać, jest to, że przyciski mogłyby być nieco niżej, są dość wysoko umiejscowione. Jak mamy pokaźną łapkę, to nie jest to problemem, ale jak mamy drobniejszą dłoń, no to już może troszeczkę to dokuczać. Mnie tradycyjnie u Motorola trochę bardziej dokucza to, że czytnik linii papilarnych jest podekranowy, ale znów troszeczkę, kurczę, za nisko, ale to dla mnie, dla moich dużych łap. Jak ktoś ma drobniejszą dłoń, to myślę, że akurat to doceni. A skoro już mowa o czytniku, to czytnik działa bezproblemowo. Nie jest to mój ulubiony typ czytnika, bo ja wolę jednak tradycyjny umieszczony na boku budowy, ale jak na podekranowy, ten działa całkiem znośnie. Jakoś szczególnie narzekać na niego nie będę, tak samo nie będę krytykował jakoś mocno rozpoznawania twarzy, które jest, działa, robi swoje, ale pamiętajcie, że rozpoznawanie oparte o przedni aparat tylko i wyłącznie to nie jest najpewniejsza forma blokady telefonu, palec jest tutaj dużo pewniejszym zabezpieczeniem. Choć nie jest to drogi telefon, wygląda na droższy niż faktycznie jest i ma też ekran na miarę droższych modeli, bo to jest pioledowa matryca o rozdzielczości Full HD z odświeżaniem do 120 Hz i przekątnym 6,55 cala, gdyby to kogoś interesowało i do tego ze stosunkowo wąską i w miarę symetryczną rameczką. Wygląda to naprawdę fajnie, a sam ekran daje radę. Po prostu daje radę, oferuje bardzo fajne kolory, głęboką czerń. Po prostu mamy tu wszystkie te dobrodziejstwa, które OLEDowe ekrany ze sobą niosą. Oczywiście są opcje ochrony wzroku, jest tryb ciemny interfejsu, jest też Always On Display, ale niestety taki motorolowy. To nie jest taki typowy Always On Display, który zawsze nam pokazuje godzinę, jakieś tam powiadomienia i tak dalej. Tu, żeby się obudził, musimy tym telefonem co najmniej poruszyć. W każdym razie jest to rozwiązanie trochę nietypowe i nie do końca chyba w pełni wykorzystujące potencjał, jaki ma w sobie Always On Display jako taki. Ekran zapewnia bardzo dobry obraz w zasadzie w każdych warunkach, ale trzeba pamiętać o tym, że w słoneczne dni lepiej przestawić się na automatyczną regulację jasności ekranu, ponieważ w automacie ona jest jednak podbijana wyżej niż w trybie czysto manualnym. Być może są wśród Was tacy, którzy wolą sobie jasność wyświetlacza regulować sami ręcznie. To tutaj jednak chyba lepiej zaufać automatyce, która moim zdaniem działa całkiem dobrze. W ciemności reaguje prawidłowo, przyciemnia ekran tak, żeby nie raził, ale nadal był dobrze czytelny, z dobrze odwzorowanymi barwami. Jak już pokazuję ekran, to może warto wspomnieć, co na nim zobaczymy. Na nim zobaczymy w zasadzie surowy interfejs Androida, co w przypadku Motorola niezmiennie bardzo lubię. Są oczywiście też Moto dodatki, o których zawsze mówię, bo niezmiennie uwielbiam sposób na włączanie latarki poprzez potrząśnięcie telefonu, czy na włączenie aparatu poprzez obrócenie obudową urządzenia. Natomiast od jakiegoś czasu niestety Motorola robi wszystko, żeby mnie wkurzyć.
i zradzić do siebie, bo zaczyna wpychać na siłę dodatkowe aplikacje. Nie jest to jakoś strasznie nachalne, ale na przykład przy pierwszym uruchomieniu wyświetli się dość nieznośne okienko z proponowanymi aplikacjami, kompletnie zbędnymi dla 99% nabywców. No i oczywiście one są domyślnie pozaznaczone, więc trzeba mozolnie podznaczać, a jak nieopatrznie klikniecie dalej, 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 no to wam się to dziadostwo poinstaluje. Co gorsze, nawet jak sobie podznaczacie, to i tak po uruchomieniu telefonu na przykład zobaczycie, że są jednak jakieś tam dodatkowe apki, których niekoniecznie musicie potrzebować, no ale na szczęście można je odinstalować. Niemniej wolałem poprzednie podejście Motorola, kiedy to zostawiano system czystym, takim jakim w zasadzie wyszedł od Google, dodając tylko te wspomniane już Moto dodateczki i ewentualnie opcje personalizacyjne. Mnie by to wystarczyło, bo ja wiem, jakich aplikacji potrzebuję i po prostu tak czy siak je sobie pobieram, natomiast nie lubię, kiedy producent nachalnie usiłuje mi trynić jakieś inne apki, których kompletnie nie potrzebuję, nie chcę i w życiu bym nawet nie pomyślał przez sekundę o ich instalacji. Smartfon póki co na razie pracuje na Androidzie 13. Ma dostać 14, przynajmniej tak Motorola obiecuje i ma mieć też przynajmniej 3-letnie wsparcie poprawkami zabezpieczeń. Zatem nie jest to smartfon na długie lata, no bo tu konkurencja oferuje chociażby na przykład 5-letnie wsparcie. Na teraz czas, żeby gadżeciarze i maniacy wydajności wyłączyli ten film i zajęli się poszukiwaniem innego smartfonu, bo powiem wam, co tu siedzi w środku. A w środku siedzi stary, dobry, sprawdzony Snapdragon 695, który znamy już z wielu wcześniejszych smartfonów średniopółkowych, również i Motorola. Nie jest to żadna nowość, nie jest to nic super, hipermodnego, ale z drugiej strony porządna, sprawdzona maszyna, która tutaj, akurat w przypadku tego smartfonu, dostała do towarzystwa bardzo fajną pamięć, bo 12 giga RAM-u, czyli ma taki, powiedzmy, boost. Do tego oczywiście jest jeszcze wirtualny RAM, wiadomo, tego. Jest też całkiem sporo pamięci wewnętrznej, bo 256 giga, czyli pod tym względem jest dosyć dobrze, aczkolwiek no, ten telefon nikogo nie zadziwi już swą wydajnością, swą mocą. Ale z drugiej strony, pracuje całkiem fajnie. Nie irytował mnie przycinkami, nie irytował mnie też przegrzewaniem i throttlingiem, to też są ważne cechy, po prostu dosyć dobra kultura pracy. To nie jest maszyna dla najbardziej wymagających graczy i dla tych, którzy używają mnóstwa aplikacji naraz, ale w większości zastosowań ten telefon spokojnie sobie da radę i co najważniejsze, nie będzie wkurzał tym, że nagle zatka się i nagle stwierdzi, dobra, nie robię, daj mi odpocząć i ostygnąć. No nie, tutaj to się nie przydarzy na szczęście, ale oczywiście ci, którzy mają bardzo wygórowane wymagania, no to tak jak powiedziałem, muszą sobie poszukać czegoś innego, bo to nie jest telefon dla nich. Każdy, myślę, że będzie zadowolony z osiągów akumulatora. Bateria jest typowa, ma pojemność 5000 mAh, ma też szybkie ładowanie, niezbyt imponujące, bo 30-watowe, ale za to podkreślam jeszcze raz, ładowarkę dostanie się w zestawie. I ta ładowarka napełni wam ten smartfon w nieco ponad godzinę od zera, od momentu, kiedy bateria będzie już totalnie rozładowana. Oczywiście tradycyjnie, jak to przy szybkim ładowaniu, te pierwsze procenty przybywają szybko, potem ten proces spowalnia, ale jest ok, taki właśnie średniopółkowy. Nie ma niestety ładowania indukcyjnego, no ale umówmy się, że przy tej cenie to nie należy chyba go oczekiwać, a bateria bez problemu utrzymuje ten smartfon przy życiu przez 2 doby, bez żadnego wysiłku, z ekranem ustawionym na stałe odświeżanie 120 Hz, bo przypomnę, oczywiście można zdać się na automatykę, wtedy czas pracy wydłuży się, no bo telefon będzie sam sobie regulował odświeżenie ekranu i częściej będzie używał tego zmniejszonego. Generalnie na baterię narzekać też nie można i na zaplecze łącznościowe też tutaj narzekać się nie da, bo jest wszystko, czego potrzebujemy, łącznie z 5G, które w Polsce wiadomo jest, jakie jest, więc nie docenimy jeszcze w pełni szybkiej łączności, ale LTE z plusem wystarczy i daje radę. Telefon pracuje bezproblemowo, nie zauważyłem niczego niepokojącego w przypadku działania któregokolwiek z modułów łączności. Przypomnę raz jeszcze, miłośnicy słuchania muzyczki po kabelku mają tutaj mini jacka, a miłośnicy słuchania bez kabelków mają głośniki stereo. Nie jest to co prawda symetryczne stereo, jeden głośnik typowo na dole, drugi typowo w słuchawce, ale jest Atmos, można sobie brzmienie dostosować w interfejsie smartfonu do naszych upodobań i te głośniki grają całkiem przyzwoicie, chociaż oczywiście ten daje trochę więcej niskich tonów, natomiast ten słuchawkowy, no cóż, gra ciutkę ostrzej, ale nadal daje się tego posłuchać, nie są to złe głośniki, a co najważniejsze są 2. Aparaty fotograficzne, jak widzicie,
też są z tyłu tylko dwa. No i bardzo dobrze, bo ja osobiście nie lubię dopychania smartfonowych aparatów dodatkowymi modułami, czy to do portretów, czy do makro i tak dalej. Mamy podstawowy zestaw. Aparat główny 50 z optyczną stabilizacją i aparat szerokokątny z funkcją makro. I wystarczy, po co więcej? Jak to robi zdjęcia? Moi drodzy, myślę, że zgodnie z założeniami producenta, bo wydaje mi się, że takie właśnie były, w 90% przypadków będziemy korzystać z głównego aparatu i w 90% przypadków on się naprawdę dobrze sprawdzi. W dzień robi bardzo fajne zdjęcia, w nocy też całkiem dobre, w czym na pewno sporo udział ma też tryb nocny i wspomniana już optyczna stabilizacja obrazu, a z aparatu szerokokątnego korzystamy tylko wtedy, kiedy naprawdę musimy, czyli chcemy objąć albo bardzo duży, szeroki plan z bliska, nie oddalając się od fotografowanego obiektu zanadto, albo kiedy chcemy się bardzo zbliżyć do fotografowanego obiektu i zrobić makro. Generalnie te zdjęcia też będą oglądalne. Bardziej chyba wolę makro oglądać z tego szerokokątnego obiektywu niż ujęcia szerokokątne, bo tutaj ten aparat wyraźnie ustępuje głównemu. I na pewno odradzam korzystanie z aparatu szerokokątnego po zmroku. Wtedy po prostu on już kompletnie nie daje rady. W dzień jako tako, ale tak jak mówię, ja bym się trzymał aparatu głównego, do którego w zasadzie żadnych zastrzeżeń nie mam. Poza tym, że czasem trochę gubi się z kolorami, szczególnie kiedy ma włączony HDR. HDR-owi czasem zdarza się kolorystykę lekko przestrzelić, szczególnie to widać na ujęciach z niebem, błękitem nieba i chmurami w tle, ale z drugiej strony, kurczę, no te zdjęcia wychodzą sympatycznie. Mnie akurat się podobają, natomiast zaznaczam, że jeżeli oczekujecie bardzo naturalnych kolorów, to wyłączajcie HDR i używajcie go tylko naprawdę wtedy, kiedy już koniecznie trzeba. Jeżeli chodzi o filmowanie, to zaczniemy od tego, że mamy tutaj dostęp do szerokiego kąta i do makro, ale trzeba o tym, którego obiektywu chcemy używać, zdecydować, zanim zaczniemy nagrywać. No i niestety możemy nagrywać tylko Full HD. Co prawda jest 60 klatek, no ale nadal jest to Full HD. No i teraz pytanie, czy to dobrze, czy to źle? No ci, którzy chcą koniecznie nagrywać w 4K, no to niestety muszą poszukać innego smartfonu. A ci, którzy filmują sporadycznie i nie mają tutaj jakichś szczególnie wygórowanych oczekiwań, mogą sobie spokojnie ten telefon sprawić, bo ogólnie filmy są nie najgorsze. Wielkich zastrzeżeń do filmowania nie mam. No poza tym, że takie trochę już nie dzisiejsze z tym Full HD jest. A, jest jeszcze aparat do selfie, bym był zapomniał. Chowa się w ekranowym otworku i po prostu robi robotę, robi swoje. Tutaj też wielkiego dramatu nie ma. Wielkich zachwytów również mi ten smartfon oszczędził. Jest przyzwoicie, w dzień w porządku, rozmywanie tła też w porządku. Po zmroku jest trochę gorzej, ale nadal oglądalnie. Tutaj też bym jakoś szczególnie nie dramatyzował, ale powtórzę, jak macie jakieś wygórowane oczekiwania, to szukajcie telefonu z wyższej półki cenowej, po prostu. Motorola niezmiennie pakuje prosty, przejrzysty interfejs fotograficzny. Tutaj również większych zastrzeżeń nie mam. Motorola życzy sobie za ten smartfon 1499 zł i moim zdaniem jest to całkiem fajna cena w stosunku do tego, co ten smartfon oferuje. Bo oferuje całkiem sporo. Ma bardzo fajny design, bardzo dobry wyświetlacz, ma głośniki stereo, staromodne dodatki w postaci mini jacka czy gniazdka na microSD, ma też bogaty zestaw sprzedażowy, do tego przyzwoity akumulator z przyzwoicie w miarę szybkim ładowaniem i w sumie też całkiem niezłe zaplecze fotograficzne, ze szczególnym uwzględnieniem aparatu głównego, którego tak naprawdę moim zdaniem jedynym minusem jest to, że nie potrafi w 4K. Jeżeli chodzi o interfejs, nadal mimo wysiłków Motorola mogę go określić mianem przyjaznego i nieprzeładowanego dodatkami, tylko musicie uważać przy pierwszym rozruchu, to już Wam mówiłem. W interfejsie znajdziemy też kilka przydatnych dodatków od Motorola. Telefon ma całkiem dobrze działający czytnik palucha, skuteczne rozpoznawanie pysia, dosyć dobrze brzmiące głośniki stereo, czyli tak w zasadzie tych minusów ma kilka, ale nie za wiele. No zostawiłem na koniec jeszcze procesor, który po prostu robi robotę, robi swoje, nie jest szczytowym osiągnięciem nowoczesnej technologii, bo ma już troszeczkę na swoim koncie, że tak powiem, stażu rynkowego, ale nadal może cieszyć stabilną i poprawną pracą, oczywiście pod warunkiem, że nie wymagamy od telefonu nie wiadomo czego. I jest to właśnie telefon dla wszystkich, którzy chcą po prostu mieć niedrogie i porządnie zrobione urządzenie bez poważnych mankamentów, ale też z drugiej strony bez jakichś przesadnych wodotrysków. Telefon, który myślę, że przy swej cenie jest propozycją całkiem godną uwagi. Ale niestety inne smartfony już na mnie czekają w kolejce, zatem spieszę testować kolejne. A Wam dziękuję póki co za oglądanie. No i oczywiście zapraszam na kolejne produkcje do oglądania kolejnych filmików. Trzymajcie się. Cześć!